Na wstępie chciałem bardzo serdecznie powitać Państwa, jak również powitać naszych gości. Może zaczniemy od tego, że słowo wstępne poproszę o głos panią Karolinę Adamczyk z American Corner Radom, jako że jest współorganizatorem i myślę, że od tego by wypadało zacząć. Bardzo proszę. Z mikrofonem czy bez niej, czy nie? Dobrze. Dzień dobry Państwu. Część. Raz, słychać mnie. Słowo wstępne to chyba za dużo powiedziane. Ja chciałam, nie ukrywam, wykorzystać okazję, żeby troszeczkę zareklamować też nasze działania, to znaczy zaprosić Państwa do kontaktu z nami. Ja wiem, że dzisiaj jest tutaj na sali grono osób z różnych środowisk. Organizujecie Państwo różne rzeczy, jesteście przedstawicielami, niektórzy z Was NGO-sów, niektórzy środowiska prawniczego, a także innych kręgów. Ja reprezentuję American Corner Radom, instytucję, która jest finansowana przez ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, a tutaj w Radomiu działa we współpracy z miastem. My działamy w strukturach lokalnych. I co robimy? Od pewnego czasu staramy się promować wydarzenia związane z demokracją, z szeroko rozumianą praworządnością, wydarzenia związane z edukacją medialną, a także z bezpieczeństwem. To jest nasza misja, żeby próbować do Radomia ściągnąć jak najwięcej funduszy, które później radomianie mogą wspólnie wykorzystywać, realizując projekty o tematyce społecznej, nieodpłatne dla Radomian. Ja bardzo gorąco zachęcam Państwa, żebyście później łapali mnie czy moją koleżankę Urszulę Malbą tutaj gdzieś w kuluarach i porozmawiali z nami, ponieważ naszą misją jest także łączenie kontaktów. Mamy dostęp do bardzo ciekawej bazy specjalistów. Mówimy wiele o grantach, także o mini-grantach przyznawanych zarówno przez ambasadę, jak i przez inne ośrodki i zależy nam na tym, żeby jak najwięcej z Państwa zachęcić do wspólnych działań. A dzisiaj jest mi bardzo miło, że takie zacne grono specjalistów przyjęło zaproszenie Radomian dla Demokracji. To jest nasz wspólny pierwszy projekt. Mam nadzieję, że nie ostatni. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i przekazuję mikrofon panu Waldemarowi. Dziękuję bardzo i teraz czas powitać naszych gości. Doktor Hanna Machińska, serdecznie witamy do domu. Chyba nie muszę dodawać. Danuta Przywara, przewodnicząca Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Piotr Maślak, dziennikarz, wykładowca. Tutaj muszę trochę więcej opowiedzieć, sędzia Igor Tuleja. Moderatorem dzisiejszej dyskusji będzie mecenas Barbara Mołdawska z Radomia. I w zasadzie ja chciałbym jeszcze tytułem wstępu powiedzieć troszeczkę o tym, co się dzieje w naszym kraju i jak wygląda nasza sytuacja. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o przestrzeganie praworządności, Polska zajmuje obecnie 36 miejsce. W rankingu zbadano 142 kraje. Jeżeli chodzi o indeks wolności prasy, 57 miejsce, więc spadamy. Mam nadzieję, że niedługo podniesiemy się. Jeżeli chodzi o indeks wolności gospodarczej, tutaj jest nieco lepiej. Wyprzedzamy nawet Belgię i Hiszpanię. Natomiast rozwój i brak środków unijnych powoduje to, że ta wolność gospodarcza jest nieco zachwiana. Więc nie jest wesoło, natomiast możemy sobie powiedzieć już od kilku ładnych tygodni, że wygraliśmy, proszę Państwa. I bardzo serdecznie. Teraz ja się trochę wzruszam, dlatego że tutaj jest wystawa tych 8 lat, te 8 lat za nami. Chciałem przy okazji serdecznie podziękować członkom naszego stowarzyszenia, które jest z nami ze mną cały czas. Dziękuję Wam serdecznie, kochani.
mikrofonem, muszę dać energię. Nadzorować. Witam Państwa serdecznie. Jak tutaj wskazał Pan Waldemar, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na dzisiejszej konferencji na temat szeroko pojętej praworządności i demokracji, a w szczególności tego stanu praworządności i demokracji w Polsce. W związku z tym chciałabym zapytać naszych gości na początek, jak oceniają ten stan praworządności w Polsce na ten moment i czy mają poczucie, że zasady praworządności są obecnie w Polsce przestrzegane. Kto ma mikrofon, ma władzę. Ja mogę zacząć w ten sposób, że wydaje się, że tak jak do 15 października broniliśmy tej praworządności, po 15 października musimy ją po prostu odbudować. I nie wiem, obawiam się tego, że ten czas po 15 października będzie znacznie trudniejszy niż to, co się działo przez te 8 lat. Bo dzisiaj i następne dni na pewno będą wymagały od nas też olbrzymiej determinacji i bardzo dużo wysiłku. Też nie chcę tutaj zajmować czasu, ale mogę powiedzieć, że ja mam wrażenie, że to, co się dzieje w naszym kraju po 15 października, to jest taki moment przełomu i wydaje mi się, że można to porównać do roku 89. Boję się i mam nadzieję, że to nie będzie coś, co przegapimy i że ta nasza wyśniona rewolucja w wymiarze sprawiedliwości nie przerodzi się w taką prześnioną rewolucję. Nie chcę, żeby tak się stało. Zgadzam się. Zgadzam się, nie? Nie zgadzam się. Urządzenie się nie zgadza. Zgadzam się z tym, co powiedział sędzia Tuleja, że przed nami bardzo trudny okres, pełen bardzo złożonych wyzwań. Również mam nadzieję, że rewolucja czy powrót do zasad rządów prawa, ja wolę sformułowanie rządy prawa, bo ono mówi, od czego odeszliśmy na rzecz rządów przy pomocy prawa, nie zostanie prześniona i przez Pana i że uda nam się zbudować bardziej szczelny z jednej strony, ale również bardziej dostosowany do aktualnych wyzwań system demokratyczny, przestrzegający wszystkich zasad, które wiążą się ze sformułowaniem demokracja, a które w znacznym stopniu zostały przez ostatnie 8 lat naruszone. I to tak naruszone bardzo istotne, począwszy od rządów prawa, przez prawa człowieka, przez tak istotne jak zakaz dyskryminacji i równe traktowanie. Wymiar sprawiedliwości jest tu rzeczywiście bardzo newralgicznym i ważnym, ważną częścią tego, co trzeba odbudować. I trzeba to zrobić bacząc, by przywracając praworządność, przestrzegać zasad praworządności, a więc zrobić to zgodnie z prawem, zgodnie ze standardami, zgodnie z
tak by nikt nie mógł nam zarzucić, nam mówię o prodemokratycznej części, iż naruszyliśmy którąkolwiek z zasad. Na pewno jedno jest pewne, że tym razem trzeba dokonać bardzo precyzyjnie i rozliczeń osób, które naruszyły zasady niezależności sądów i zgodziły się na to, by naruszana była zasada niezawisłości sędziów. I to jest pewne, jak to zrobić zgodnie z prawem, a jednocześnie dostatecznie szybko, by nie nadużyć bardzo nadwątlonej cierpliwości ludzi walczących o niezależność sądów. To jest naprawdę ogromne wyzwanie, nad którym wszyscy powinniśmy się pochylić i zastanowić, jak przywrócić, nie naruszając, zrobić to w miarę szybko, ale jednak zgodnie z prawem, bo rozliczyć na pewno trzeba. Tego jednego jestem pewna. Proszę Państwa, jaki jest stan praworządności? To moim zdaniem wystarczy popatrzeć na raporty międzynarodowe. Chciałabym Państwu powiedzieć, kiedy zastanawiałam się, co mogę Państwu, co powinnam Państwu powiedzieć, i przeszłam przez te raporty, które organizacje międzynarodowe, przede wszystkim specjalny sprawozdawca do spraw praworządności przygotował, kiedy zobaczył, co się w Polsce dzieje, zdjęcie ze stanowisk prezesów sądu. Raport pana specjalnego sprawozdawcy Diego Sayan jest porażający. To jest, kiedy mówi, a mówimy o latach 2017-2018, kiedy mówi, że doszło do drastycznego naruszenia zasad praworządności. Kiedy mówi o skandalicznej, absolutnie skandalicznej kampanii przeciwko sędziom. I on już wtedy mówi, że następuje, krótko mówiąc, zjazd po byłej w dół, jeżeli chodzi o zasady ostrzegań. Jeżeli popatrzymy na Radę Europy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zainicjowało pierwszą procedurę monitoringową w związku z naruszeniami rządów prawa w Polsce i to jest jedyne państwo Unii Europejskiej, które podlega takiej procedurze. Reakcja sekretarz generalnej Rady Europy w związku z orzeczeniami tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował stosowanie artykułu 6 ustęp 1 konwencji i gdzie sekretarz generalna przygotowała raport i zwróciła się do Polski z tym, wskazując, że doszło do drastycznego naruszenia zobowiązań międzynarodowych. Komisja Wenecka, która wielokrotnie mówiła, że wszystkie raporty, wszystkie reformy wprowadzone w Polsce stanowią naruszenie zasady praworządności, niezależności sądów, niezawisłości sędziów. Była mowa również o prokuratorach. GRECO. GRECO to jest takie ciało Rady Europy, które zajmuje się walką z korupcją. GRECO powiedziało wyraźnie w raporcie o Polsce. Uważajcie, dlatego że jest ogromna obawa, że dojdzie na najwyższych szczeblach politycznych do korupcji. Co więcej, stwierdzono korupcję na najwyższych szczeblach. GRECO po raz pierwszy powiedziało bardzo mocno o Krajowej Radzie Sądownictwa, o tym, że ten proces nominowania sędziów jest bardzo niewłaściwy.
orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ostatnio dostaliśmy statystyki. Proszę Państwa, dzisiaj początek listopada, może takie dane statystyczne, początek listopada, 485 skarg, które są złożone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 211 skarg już zakomunikowanych rządowi. Masę orzeczeń, które w sprawach sędziowskich zapadły. Ostatnie orzeczenie bardzo głośne, to jest oczywiście, nie mówiąc o sędziach i prawda, sędzia Tuleja, sędzia inni sędziowie, ale ostatnie orzeczenie sędzia, prezydent Wałęsa. Sprawa prezydenta Wałęsy jest o tyle szczególna, że w tym postępowaniu Trybunał dokonał oceny, głębokiej oceny zmian i destrukcji wymiaru sprawiedliwości i również krajowa, w tym grzech pierworodny, to jest Krajowa Rada Sądownictwa. Więc można po stronie Unii Europejskiej, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli to, co dzieje się w przestrzeni międzynarodowej, jeżeli chodzi o Polskę, pokazuje, że doszło do destrukcji na niespotykaną skalę w Unii Europejskiej. I jeszcze pewnie będzie następny, to jest ostatnie zdanie, następne pytanie zapewne o demokrację, gdzie taki bardzo znany think tank VDEM oceniał postępy demokracji w państwach na świecie i stwierdził, że Polska należy do państw, które najszybciej idą w kierunku autorytaryzmu, że jesteśmy, po prostu kroczymy na szczęście, 15 października zatrzymał ten proces, ale pokazano, że taki stopień zniszczenia instytucji państwa, instytucji demokratycznych jest w świecie i tempo tego niszczenia jest w świecie bardzo rzadkim przypadkiem. Tak, i tutaj myślę, że jeszcze warto też dodać parę słów i powiedzieć o tym, że ten wyrok, który zapadł wczoraj w sprawie prezydenta Wałęsy, jest takim tak zwanym wyrokiem pilotażowym. Tak? I tutaj się pojawiły takie wskazania i zobowiązania od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kierunku Polski zalecające podjęcie pewnego rodzaju działań legislacyjnych, które no, mają co do zasady przywrócić ten stan praworządności albo zniwelować ten brak praworządności. To ja tu dodam jedno zdanie. Zalecił podjęcie działań legislacyjnych i ja tu mówię o tym, że staniemy przed ogromnym wyzwaniem, ponieważ już wiemy, że przez najbliższe półtora roku czeka nas nieustające weto. Prezydenckie. Właśnie tutaj też powiedziała Pani wstępnie o tych wyzwaniach, które na nas czekają. Ja bym chciała troszeczkę jeszcze ten wątek wyzwań, przyznam szczerze, kontynuować, bo faktycznie też mam takie poczucie, że no jesteśmy już po wyborach. No i teraz wydawałoby się, że czas na tą tak zwaną dobrą zmianę, tylko pytanie, co my możemy, my jako obywatele, ale też osoby, które zasiadają gdzieś tam wyżej, jak możemy dążyć do tego, żeby odbudować po pierwsze zaufanie obywateli do państwa, zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości, ale też jakie działania podjąć, żeby no, mówiąc kolokwialnie, dokonała się ta rewolucja. Też z wielu osobami na tej sali znam się od wielu lat, znamy się pewnie od 8 lat co najmniej, nie tylko z prawnikami, ale z obywatelami. Były i przystanki Tour de Konstytucja i kafejki organizowane przez justycję czy przez samych obywateli. I najważniejsze jest to, dokonując tych zmian w wymiarze sprawiedliwości, pewnie to zabrzmi banalnie, ale żeby te reformy czy propozycje legislacyjne nie odbywały się bez obywateli i za ich plecami.
Stąd takie spotkanie dzisiaj według mnie jest bardzo ważne. Takich spotkań powinno być jak najwięcej i one nie mają prawa skończyć się z dniem 15 października. I zawsze, że sobie przypomnieć, mówiliśmy, że każdej władzy musimy się patrzeć na ręce. W moim odczuciu, gdyby jakiekolwiek reformy związane z sądownictwem odbywały się bez udziału obywateli, gdzieś z ich plecami, to obywatele będą mieli słuszne poczucie, że coś się działo bez ich udziału i te sądy, które powstaną, to nie są ich sądy. Jeśli oni, jestem przekonany, że gdyby reforma wymiaru sprawiedliwości i budowanie tego sądownictwa na miarę XXI wieku odbywało się bez udziału obywateli, to obywatele już nigdy nie staną w obronie sądownictwa i słusznie, bo moim zdaniem obywatele po pierwsze powinni rozumieć i wiedzieć, co się dzieje z tym sądownictwem i mają do tego prawo, udowadniając 8-letnią walką, że na wymiarze sprawiedliwości mi zależy. I też jeden z moich postulatów, ale też postulatów mojego stowarzyszenia jest to, żeby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, te sądy oddać w ręce obywateli. Jak będzie czas, to też te konkrety mogę... Tak, no tutaj też moglibyśmy, jak jesteśmy przy tym wątku, to też mogę też kontynuować, bo zdaje się, że Justycja już wcześniej przygotowała kilka projektów zmian ustaw. I to są takie projekty, które trochę właśnie zakładają zwiększenie tego zaangażowania obywateli w wymiar sprawiedliwości, prawda? Tak, to jest ten słynny pięciopak. Oczywiście stowarzyszenia sędziowskie nie mają inicjatywy ustawodawczej, natomiast możemy jakby opiniować pewne sprawy, przedstawiać swoje stanowisko, czy choćby tak jak się to wydarzyło, przygotowaliśmy projekty ustaw. Czy politycy z tego skorzystają? Trzeba mieć nadzieję, że tak. Te nasze projekty powstawały w ostatnich latach. Też między innymi opieraliśmy się budując pewne rozwiązania na rozmowach z obywatelami. Justycja przeprowadzała taką akcję w ciągu ostatnich 2 lat, rządy prawa wspólna, sprawa warsztaty, robiliśmy ankiety i tak dalej. Pytaliśmy się obywateli, jak oni widzą to sądownictwo, jakie mają pomysły. Stąd już te nasze konkretne propozycje przelane na papier w formie projektów ustaw. Natomiast czy to zostanie zrealizowane, to już zależy od polityków. Wierzę, że tak, no bo partie prodemokratyczne szły do wyborów z praworządnością wypisaną na sztandarach i wydaje się, że ta praworządność była tym mianownikiem, który ich łączył. Przechodząc do konkretów. Ciekawostką jest to, że w naszej ustawie, projekcie ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa jest pomysł, żeby stworzyć Radę Społeczną przy Krajowej Radzie Sądownictwa, w skład której wchodziliby przedstawiciele i innych zawodów prawniczych, choćby adwokatów, świata nauki, ale też, co mnie najbardziej cieszy, obywatele, czyli przedstawiciele stowarzyszeń czy ruchów obywatelskich zaangażowanych w obronę praworządności. Ta rada miałaby funkcję opiniodawczą we wszystkich sprawach, łącznie z opiniowaniem kandydatów na sędziów. I też Justycja i sędziowie, środowisko sędziowskie jest otwarte, czy wręcz postuluje, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, żeby sędziowie społeczni, czyli ławnicy, orzekali. Ci ławnicy byli wyrzucani z sądów powszechnych i w latach 2005-2007 i w ostatnich latach pod pretekstem wprowadzania jakichś zmian związanych z walką z COVID-em. Natomiast ławnicy, sędziowie społeczni powinni być we wszystkich sądach pierwszej instancji. To jest mój postulat. No i też co jest spełnieniem propozycji obywatelskiej, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, żeby te postępowania sądowe, łącznie z postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów, były transparentne, jawne.
I też, no ale to już taki szczegół, że w tych postępowaniach dyscyplinarnych proponujemy, żeby pojawił się, żeby miał realny wpływ na postępowanie dyscyplinarne pokrzywdzone, choćby skrzywdzony obywatel, więc staramy się przygotować te przepisy tak, żeby były odpowiedzią na te postulaty zgłaszane przez obywateli. Jak się mówi, frontem do obywatela. Frontem do obywatela. Dobrze, dziękuję bardzo. Natomiast przechodząc dalej, a w zasadzie to nawiązując nadal do tego tematu walki o demokrację i utrzymanie tych zasad praworządności, czy też przywrócenie zasad praworządności, tutaj też wiemy, że ogromną rolę odgrywają wolne media. I tutaj chciałabym, żeby może parę słów na temat tej roli wolnych mediów w kształtowaniu opinii publicznej powiedział nasz kolejny gość, pan Piotr Maś. Już się bałem, że będzie mnie pani pytała o zmiany w prawie. Ja zawsze ze zdumieniem i pełnym szacunkiem wysłuchuję tak znamienitych wypowiedzi tak znakomitych ekspertów od prawa i przyznam państwu szczerze, że z równie wielkim zdumieniem, choć bardzo jest mi miło i dziękuję za to zaproszenie tutaj, uczestniczę w tych spotkaniach. Mam takie wrażenie czasami, że skoro jest tak znamienity twór, to musi być też tańczyk i w takiej roli tutaj się troszeczkę widzę na tym naszym dzisiejszym spotkaniu i tak jest mi wygodniej, bo oczywiście nie ośmielę się polemizować. Ja bym chciał jednak w jednej rzeczy się odnieść, ponieważ jestem dziennikarzem, to mogę sobie pozwolić na metaforę. I ja po nią kilka razy już sięgałem, ale także podczas spotkań w ramach przystanków Turne Konstytucja, tutaj nie przywitaliśmy Roberta Hojdy, bez którego nie było. Na deser. Ja to, tak, to będzie apetyczny deser, bez wątpienia. W każdym razie ja mam takie wrażenie, że gdybym ja miał to opisać metaforą, to co się dzieje na przestrzeni ostatnich 8 i kilka miesięcy wcześniej, albo lat w ogóle, no to wyobraźmy sobie taki turniej szachowy, drodzy państwo. I my gramy w szachy, ktoś tam trochę oszukuje, ktoś tam wychodzi do toalety, przez telefon się podczas tych partii szachów naradzić z kimś, to nie jest uczciwe, prawda? Po czym nagle 8 lat temu na tą salę, gdzie się odbywa ten turniej, chodzi grupa gangusów, przepraszam za kolokwialne określenie, kopie w stoliki, jak ktoś protestuje, to wali się po tym. I tak wyglądały te nasze szachy, prawda? I my teraz jesteśmy na takim etapie, że przyszła służba porządkowa, zrobiła porządek na tym turnieju, taki mniej więcej na razie. I teraz trwa dyskusja, czy w związku z tym sędziowie powinni jednak rozpatrzyć te pojedynki, które się odbyły. Znaczy, w jaki sposób unieważnić wyniki pojedynków, które nie były ważne nigdy. I wydaje mi się, że to jest, ja to bym chciał od was, szanowne panie, od pana sędziego usłyszeć, jak to zrobić, bo to jest taki spór, który mnie nurtuje jako dziennikarza. Bo słyszę, że nie można uchwałą unieważniać nielegalne uchwały. Ja chciałem zaprotestować, bo to jest klasyczny przykład obrony sycylijskiej przed zamiarem. Nie dotyczyło wolnych mediów, a redaktor tutaj odbija piłeczkę. Nie ma tak łatwo. To się wypowiem, ale mnie to naprawdę szczerze interesuje, bo ja słyszę tą dyskusję bardzo mądrych osób, no czy uchwałą unieważniać uchwałę nieważne, czy ustawą. Ja jako dziennikarz myślę, że w ogóle nie wolno sankcjonować czegoś, co było nielegalne. Prawda? Czy ustawa usankcjonuje jakieś zmiany nielegalne, jak rozumiem, nawet jeżeli je unieważnia. To tak ad vocem tego, co tutaj padło. A propos obrony sycylijskiej, to tam zdaje się, że koń, tak? Tak słabo trzeba. Znaczy, mi to się kojarzy obrona przez atak. A, obrona przez atak. Szczegółów nie znam. Dobrze, dobrze. Myślałem, że będziemy się trzymali na zapowie. Ta ogromna rola. Ja obserwuję te rankingi spadku. Na razie nie zaobserwowałem żadnej zmiany. Może w tym sensie, że drodzy państwo, nie mamy już, tutaj zdradzam pewnie jakieś tajemnice, nie wiem, może, że nie ma już tak, że codziennie wpływa skarga na radio Tok FM Piotra Maślaka, tylko może nie wpływają już tak od 15 października codziennie. Co przyjmuję z zadowoleniem, bo każda wymaga jakiegoś odniesienia się i to jest po prostu zwyczajnie męczące. Czy coś się zmieniło? Ja nie wiem. My nadal jesteśmy stroną postępowania przed Krajową, dziesiątych postępowań przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji i my po prostu czekamy, co się wydarzy. I ja wierzę głęboko w to, że jednak ta rola zostanie przywrócona. Ale tutaj, odpowiadając trochę, to chciałbym na troszeczkę innym poziomie na to spojrzeć, bo ja nie wiem, jak zmierzyć się mają media z wyzwaniem, które przez 8 ostatnich lat było utrwalane, a polegało na budowaniu
powszechnej postprawdy, tak się to komunikolodzy nazywają. Czy my żyjemy w epoce postprawdy, w takiej epoce, kiedy druga strona, ta wspierająca w mediach wszelkich, ustępujący mam nadzieję rząd, tworzy własny obraz rzeczywistości, powtarza ten obraz po 100, po 500 razy i ja wierzę, że ludzie mają prawo nie wiedzieć już, gdzie jest prawda, gdzie jest rzeczywistość, a gdzie jej nie ma. I to jest największe wyzwanie, moim zdaniem, odpowiadając na to pytanie. I ja wiem, że tego się nie da załatwić w miesiąc, nie da się tego w pół roku ani w rok załatwić. I nie da się tego na pewno załatwić likwidując TVP, bo tutaj, sprowadzając to już na poziom, już kończę, to jest bardzo ważne. Ja jestem przeciwnikiem takich opcji zerowych i wytłumaczę dlaczego. Nie darzę wielkim szacunkiem osób, które tam pracują, żeby była jasna. Ale moim zdaniem tymi widzami trzeba się zaopiekować, a nie walczyć. I tylko w ten sposób można z tą postprawdą poprzez edukację próbować jakoś się zmierzyć. I to jest to wyzwanie. Słyszałam ostatnio gdzieś taki komentarz, że nie byłoby do końca dobrym rozwiązaniem na przykład zwalniać z tej telewizji te osoby, które do tej pory pracowały, przedstawiały te wiadomości takie, no takie, jakie przedstawiały. Że być może lepszym pomysłem byłoby utrzymanie tych osób i po to, żeby te osoby teraz tą prawdziwą prawdę przedstawiały obywatelom, tak? Żeby obywatele, ci, którzy wierzyli w to, co mówili, nie mieli takiego poczucia, że zwolnili ich, bo nam mówili prawdę, tak? Teraz się taki element, przepraszam, BDSM-owy trochę pojawił i statystycznie tego dostrzegam, że jednak to... Nie, ja mówię, że ostatnio gdzieś usłyszałam taki komentarz, tak? I jakoś tak mi teraz... Ja bym chyba nie szedł tą drogą. Chociaż byłaby to dla tych osób niewątpliwy kara, prawda? No, myślę, że idzie o pokutę. Zamysł tego rozmówcy był taki, że żeby ci obywatele, którzy do tej pory wierzyli w to, co mówiono w telewizji publicznej, żeby tak jakby nie mieli takiego poczucia, że oni nam mówili prawdę i teraz ich za karę zwolniono i teraz coś manipuluje. Prawdę taką, jak sobie żeby ją nazywać. Także ja to odpowiadając trochę, to już się wydarzyło. Danuta Kolecka w wieczorze wyborczym nazwała posłanki opozycji kochana. Cud się wydarzył, więc możliwe, że jest to jakiś taki pierwiosek. Tak, natomiast jeszcze tak kontynuując troszkę ten wątek, chciałam jeszcze dopytać o ten ostatni okres też i o to, jakim to było wyzwaniem dla mediów ta próba korzystania z wolności słowa. Czy tutaj jakiś opór też był... To jest trudny dla mnie temat, dlatego że bardzo osobiście go doświadczałem i na różnych płaszczyznach. Od czasu, to się jakoś tak wydarzyło, zbiegło w czasie, tu bardzo dziękuję pani dr Machińskiej za ogromne wsparcie, z sytuacji w Ustrażu, pamiętamy, proces miałem, Straż Graniczna mnie oskarżyła i to się działo, i to się dzieje także u innych dziennikarzy na wielu poziomach. I ja cieszę się, że z tym już się musimy zmagać, bo to nie chodzi o to, że codziennie lecą jakieś absurdalne skargi, leciały do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na TOK FM. Bo TOK FM ma armię prawników, ale to były celowane działania w konkretne osoby, w konkretnych dziennikarzy. To były pisma na uczelnię, na którą pracuję, takie pytające, czy uczelnia bierze na siebie pewną odpowiedzialność. Wiecie państwo, takie, jak nie wiem jak to nazwać, tak delikatnie. Szukam jakiegoś dobrego słowa, ale na razie mi nie przychodzi. Może jakby ktoś w butach zabłoconych prosto z pola wszedł, prawda, gdzieś i prosił kogoś, żeby posprzątać. Do firm, z którymi współpracuję, takie, czy one na pewno chcą ze mną współpracować, albo... Więc to się skończyło i to jest taki poziom, który myślę, będzie teraz się... To jest ten etap, który się będzie... To się nazywa stalking. No, jak zwał, tak zwał. To było męczące, bardzo. I ja mówię teraz o sobie, bo nie chciałbym mówić o kolegach, ale wiem i mógłbym, gdybym miał zgodę wymieniać tutaj co najmniej kilkadziesiąt osób z mediów, które pod podobną presją były nieustanne. Ja miałem kilka razy w miesiącu sytuację, gdzie do mnie dzwonili moi klienci, ja mam swoją firmę prywatną szkoleniową i dzień przed szkoleniem odwoływali szkolenie, mówiąc wprost, że oni po prostu stracą grant, że oni nie mogą, bo tam z ministerstwa był telefon, albo mail, albo pismo, prawda? Więc to się skończyło, ja już oddycham z ulgą. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy w takim razie. Czy by pani chciała coś dodać? Ja spróbuję nie tyle odpowiedzieć, bo ja nie mam jedynie słusznej odpowiedzi, tylko powiedzieć Piotrze coś takiego, że ja
Nie jestem prawnikiem, jestem socjologiem, jestem obywatelką, jestem działaczką organizacji typu Watchdog, czyli strażniczej, która od zawsze każdej władzy patrzyła na ręce i tupała nogami, stwierdzając naruszenie prawa, naruszenie standardów. I jeżeli chodzi o emocje, to bardzo dobrze rozumiem i do nich nawiązałam taką potrzebę, nie wiem jak to nazwać, z jednej strony zadośćuczynienia, z drugiej strony odreagowania, z trzeciej odzyskania skradzionego kraju, bo ja miałam takie poczucie, że ileś instytucji, ileś obszarów naszego wspólnego życia zostało tak paskudnie popsute po prostu. Coś, co może nie było doskonałe, ale co staraliśmy się kolejnymi podejściami poprawiać tak, by odpowiadało naszym oczekiwaniom, by dobrze chroniło prawa i wolności, by stało rzeczywiście na straży prawa, na straży konstytucji, nagle zaczęło być celowo psute. I taka potrzeba możliwie szybkiego odzyskania tego zabranego, skradzionego nam pola we mnie jest. To była sprawa jasna. Ja chcę nie tyle odzyskać to, co było, ale odzyskać wpływ na te obszary, tak by znowuż one w zmienionej już rzeczywistości zaczęły dobrze realizować cele, do których zostały powołane. I to jest na poziomie moich emocji, moich chęci, mojego stanu ducha w momencie, kiedy wiem, że odzyskujemy szansę wpływu na to, co się dzieje. I z drugiej strony wiem również, że jeżeli pójdziemy na skróty, to ja jako działaczka organizacji typu Watchdog, samozwaniec tak naprawdę w tym patrzeniu władzy na ręce, prawda? Mnie nikt nie namaszczał i nikt nie wybierał. Ja się trzymałam reguł i do tych reguł porównywałam to, co się dzieje. Jeżeli teraz sama zgodzę się na naruszanie tych reguł, to stracę moje moralne prawo do tego, żeby rozliczać. Tylko czy one były regułami? No, ja mówię o regułach, które obowiązywały, które były. Ja nie mówię o psuciu i o tym, w jaki sposób psuto. Ja mówię po prostu o regułach, które jednak obowiązywały i w których w odniesieniu do iluś osób, również konstytucja mówi cały czas, każdy ma prawo. Każdy, niezależnie od tego, co zrobił. A więc ma prawo do uczciwego procesu, ma prawo do obrony, ma prawo do procesu z... Mam świadomość tego, że ażeby zrobić to całkowicie zgodnie z tymi regułami, zgodnie z prawem, to na przykład ileś rzeczy będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy zostanie przyjęta ustawa. No? I tak jak powiedziałam tutaj, mam świadomość tego, że nasza cierpliwość może zostać wystawiona na duże wyzwanie. Jestem gdzieś w środku, do tej pory takim modelem, takim wzorem, do którego między innymi się odnosiłam, były orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Coś, z czego w tej chwili w dalszym ciągu, na przykład tworząc nowe rozwiązanie, możemy skorzystać. A mianowicie Komisja Wenecka, co do której ja bym lubiła, żeby wypowiedziała się na temat ustaw, które będziemy przyjmować.
Wiem, że na przykład Ukraina, robiąc porządki w różnych obszarach, korzystała z tej opinii Komisji Weneckiej. My sami w momencie, kiedy aktualna jeszcze wciąż władza demontowała i Trybunał Konstytucyjny, i wymiar sprawiedliwości, żądaliśmy, by poproszono o opinię Komisję Wenecką, poproszono, nie skorzystano. Natomiast to nie znaczy, że my na przykład możemy nie skorzystać. Co mnie jako jedna laika, socjologa, by uspokoiło pod tytułem tak. Komisja Wenecka powiedziała, te rozwiązania odpowiadają standardom, przyjmijcie je, prawda? I dla mnie to jest na przykład taka dobra praktyka, którą można byłoby w kwestiach, gdzie pojawiają się jakieś wątpliwości między bardzo wysokiej klasy specjalistami, których wszystkich cenię, można byłoby rozstrzygać. No tak, ja nie ze wszystkim się zgodzę. Nie ze wszystkim się zgodzę, co ty powiedziałaś. Dlaczego? Dlatego, że tworzymy w rozmowie, może źle to odbieram, ale tworzymy w tej rozmowie taką troszkę aurę przestrzegania, uważajcie, nie róbcie, nie idźcie na skróty, kiedy nikt nie chce iść na te skróty. Dzisiaj mówimy, że niekoniecznie, żeby zmienić prawną rzeczywistość, niekoniecznie potrzebne są ustawy. Tam, gdzie rzeczywiście obszar wymaga ustawy, nie ulega wątpliwości, ale jest bardzo wiele obszarów, które mogą być zmienione na poziomie rozporządzeń. Dam Państwu przykład. Przepraszam, uchwał, rozporządzeń, ale chciałabym o rozporządzeniach. Chciałabym Państwu powiedzieć, no weźmy granicę polsko-białoruską. Przecież od czego ten problem się tam zaczął? Oprócz tego, że propaganda, rozkazy, straszliwa propaganda. Od rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji, który uruchomił możliwość pushbacków. I sądy wielokrotnie mówiły, to rozporządzenie jest nielegalne. Ono przekracza upoważnienie ustawowe. To rozporządzenie, czyli przychodzi nowy minister i takie jest nasze oczekiwanie, że pierwszy podstawowy krok to będzie zniesienie tego rozporządzenia, zmiana tego rozporządzenia, że to będzie wstrzymanie pushbacków, które są niedopuszczalne, nielegalne w prawie międzynarodowym. Gwałcimy konstytucję, prawo międzynarodowe i będą inne obszary. I ja bym powiedziała, był taki tekst Marcina Matczaka w gazecie, taki ostrzegający do rządu, żeby uwaga, że rząd może podejmować działania, które będą niezgodne z prawem i tak dalej. Co tu ostrzegać? No, czy wybrany jest ten rząd ludzi, którzy nie rozumieją zasad konstytucyjnych? Nie. Ja uważam, że to, co powiedział sędzia Tuleja, świetne założenia, udział czynnika społecznego, ale nie przestrzegajmy, bo nikt ze strony rządzących nie mówi o łamaniu prawa. Więc nie ma co przestrzegać, żeby wytwarzać jakąś paniczną sytuację. Co do pani powiedziała, pani mecenas, o tym, że media. No dobrze, że ktoś tam prawda uważa, że teraz te osoby powinny zostać i przekazywać zwrotnica kompletnie inna i mówimy, pani Cholecka odczytuje zupełnie inne teksty. No to w ogóle jest niedopuszczalne. Jaka byłaby wiarygodność, oprócz tego, że jestem przekonana, że ta przyzwoitość, że ta osoba by się nie... No... Bardzo przepraszam. Wycofuję. Pan redaktor wie lepiej, ja z naiwności. Ale jaka byłaby, jaki byłby społeczny odbiór? Nagle pani Cholecka, która mówi, ach, oczywiście,
cieszymy się, wygraliśmy wybory i nie, no to media publiczne powinny zostać publiczne, ale publiczne rzeczywistości publiczne. Więc ja bym powiedziała tak, że spokojnie, proszę Państwa, patrzmy władzy oczywiście na ręce, ale dajmy im szansę. Dajmy im szansę. Powstały już w tej chwili w Sejmie rozmaite społeczno-parlamentarne grupy, które pracują i wskazują, jakie jest oczekiwanie społeczne. Ja czuję, że jeszcze dopuścimy też Roberta Wojdę do głosu, który siedzi, ale nie wyobrażam sobie, że jesteśmy tutaj dzięki Robertowi. Nie wyobrażam sobie, że Robert ze swoim doświadczeniem takim społecznym nie zabierze głosu. Robercie, to jest niemożliwe. Ale nim mu oddam mikrofon, ja chciałam powiedzieć tylko jedno. Ja nie chcę, by wszyscy tutaj odnieśli wrażenie, że ja jestem jakimś obłędnym hamulcowym. Po pierwsze stałam pod Sejmem i tupałam nogami, żeby minister spraw wewnętrznych możliwie szybko cofnął rozporządzenie o pushbackach. Raczej pokazywałam i myślę, że jedną z ról tego typu spotkań powinno być także pokazywanie całej złożoności procesu, który przed nami stoi, tak by urealnić na tyle, na ile się da, oczekiwania co do tempa przywracania rządów prawa w pełni i robienia porządku w stajniach, w całej masie stajni Augiasza, które mamy w tej chwili. Bo skupiliśmy się na dwóch elementach, czyli na niezwykle ważnym wymiarze sprawiedliwości, tudzież mediach, ale no pamiętajmy, że to, co się dzieje w edukacji, to, co się dzieje w zdrowiu, to, co się dzieje w kulturze, również wymaga bardzo głębokich i generalnych porządków. I cały szereg tych porządków można rozpocząć w momencie, kiedy będzie nowa władza wykonawcza, której jeszcze w tej chwili nie mamy. Ja zgodzę, że jak najbardziej, z jednej strony się cieszymy, bo już jesteśmy o krok do przodu, natomiast z drugiej strony musimy się też liczyć z tym, że to nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle jutro się obudzimy w nowej rzeczywistości, prawda? Bo te zmiany, które muszą nastąpić, które nastąpią, to nie jest tak, że nastąpią z dnia na dzień. To jest proces, który będzie na pewno procesem trudnym, długotrwałym, no ale mamy nadzieję, że z czasem doprowadzi nas do tego punktu, w którym chcielibyśmy się kiedyś znaleźć. Tutaj ja przyznam, że widzę też dużą rolę takiej edukacji obywatelskiej, bo tak jak tutaj słusznie zauważono, te nasze różne spotkania mają na celu między innymi też uświadomienie obywatelom tego, jaki proces jest jeszcze przed nami. Natomiast ja sobie tak często myślę, że ten proces edukacji to już od samego początku powinien się rozpoczynać. I też tutaj ja, bo akurat taki temat na przykład wymiaru sprawiedliwości jest mnie osobiście bliższy z uwagi na to, jaki zawód wykonuję. I też tutaj sobie myślę, że ta edukacja właśnie w kontekście i zarówno praworządności, tego sądownictwa szeroko pojętego, jak też zasad demokracji, no powinna się zaczynać już od tych najmłodszych lat, prawda, w pewnym sensie. Bo potem nieraz się zdarza, że obywatelom się wydaje, że nie wiem, że ich głos nie ma znaczenia, tak? Bo cóż, jeden mój głos może zmienić. Natomiast ja też dostrzegam w obywatelach taki, no nie wiem jak to nazwać, czy to taka jakaś bariera, czy opór czasem przed sądami. I też mi się wydaje, że to po części może wynikać z tego, że brakuje właśnie tej edukacji na wczesnym poziomie. Tak? Nieraz tak, że ludzie boją się tych sądów, tak? I uważam często, że niesłusznie, tak? Zawsze mówię, że sędzia też człowiek i to nie, nie jest tak, że się w sądzie należy jakoś bardzo, bardzo stresować, jest to zrozumiałe, tak? Że ludzie się stresują, natomiast często też ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jak te sądy funkcjonują, na jakich to jest zasadach. Też tutaj mam takie poczucie, że na przykład
same w sobie procedury, które są dość mocno sformalizowane, jak nawet takie rzeczy jak na przykład pouczenia, tak? które obywatele dostają. Taki przeciętny obywatel, jak dostaje pouczenie z sądu, to proszę mi wierzyć, że 90% obywateli, jak zaczyna czytać te pouczenia, to po trzech zdaniach przestaje je czytać, bo i tak nie do końca wie, o co chodzi. A po drugie, one są na tyle długie, że obywatelom, no nie wiem, mam takie poczucie czasem, tak, że troszeczkę i być może też i z jednej strony szkoda czasu, a z drugiej strony mają takie poczucie, że też tego nie zrozumieją, prawda? Więc tutaj, jak mówiliśmy o tych różnych takich zmianach proponowanych, które miały być frontem do obywatela, to myślę, że tutaj w pewnym stopniu taka rewolucja, czy też zmiana tego wymiaru sprawiedliwości i uproszczenie pewnych rzeczy, albo to edukowanie takie od tych wczesnych lat mogłoby wspomóc to umacnianie i praworządności, i demokracji. To jest bardzo dobry patent, zadać pytanie, ale nie dać mikrofonu, i to w zasadzie kończy dyskusję. Panie sędzio, proszę. To o edukacji prawnej było. Edukacji prawnej, tak, oczywiście my absolutnie mamy tego świadomość, że edukacja jest czymś bardzo istotnym. Jeszcze przed 2015 rokiem prowadziliśmy i moje stowarzyszenie sędziowskie Justicja uczestniczyła w takich lekcjach edukacyjnych w szkołach i też mamy przecież te tygodnie konstytucyjne, w których uczestniczą już wszyscy prawnicy. No i czwarta edycja Tour de Konstytucja, o czym pewnie Robert powie, też ma związek z edukacją tych młodych ludzi. Staram się uczestniczyć w rozmowach z młodzieżą i w takiej edukacji szkolnej. Nie mam do tego cierpliwości. Jestem potworem i raptusem. Ja bym chciał tu i teraz, a mam świadomość tego, że jakby plon takiej edukacji to przyjdzie za jakiś czas. Natomiast mogę też powiedzieć, jak podzielić się swoim doświadczeniem. Ten film dokumentalny Sędziowie pod presją, który ciągle jest pułkownikiem w naszym kraju, on był puszczany uczniom szkół w Norwegii, w Bergen. I też uczestniczyłem w takich warsztatach związanych z pokazami tego filmu. Przez 3 dni te warsztaty prowadziłem ja i reżyser. To wyglądało mniej więcej tak, że był pokaz dokumentu, dyskusja z młodzieżą przed filmem, żeby ich trochę wprowadzić i po filmie. I przez te 3 dni myślę, że w tych warsztatach uczestniczyło pewnie około 1000 uczniów z Bergen. Więc tak wygląda ta edukacja w Norwegii i rzeczywiście miałem takie poczucie, że coś się dzieje. Natomiast wiadomo, że i tydzień konstytucyjny, i te takie spotkania czy wyjścia do młodzieży, które organizują stowarzyszenia prawnicze, to jest jakaś kropla w morzu potrzeb, ale też trzeba mieć świadomość, że w tych latach 2000, może kiedy to było, kiedy to się zaczęło, no w każdym razie do 2023 roku taka współpraca ze szkołami, zwłaszcza ze szkołami publicznymi, no była dosyć trudna. Dyrektorzy, nauczyciele obawiali się wpuszczania prawników na lekcje o konstytucji i te obawy też nie były bezpodstawne, bo pamiętamy panią dyrektor, która w jakiś sposób zaangażowała się w Tour de Konstytucję i ją spotkały bardzo konkretne represje. To a propos edukacji, tylko dodam 2 zdania, jeżeli można, bo my rozmawiamy tutaj też z takim tematem o edukacji prawnej, ale ja osobiście uważam, że edukacja to jest pierwsza i najważniejsza rzecz w ogóle, którą nowy rząd i kolejny rząd i jeszcze następny przez co najmniej najbliższych 20 lat powinny się zająć, ponieważ dosyć dużo pracuję z nauczycielami. Mam tę ogromną przyjemność prowadzić dla nauczycieli warsztaty w całej Polsce. To mam też taką próbę i ja uważam, że tu zaniechania sięgają dużo głębiej niż ostatnich 8 lat.
To są potworne, głębokie zaniechania, które od 1989 roku działań, które powinny zostać podjęte, nie zostały podjęte. Dzisiaj tu sędzia Tuleja wspominał Norwegię. Ja miałem przyjemność obserwować fiński system edukacyjny, który, jak Państwo wiecie, uchodzi za jeden z najlepszych na świecie, najefektywniejszy. Ja wyjechałem, byłem tam 4 dni i wyjechałem przerażony i zdołowany. Skalą przepaści między polską szkołą a szkołą w Finlandii. To jest przepaść, drodzy Państwo. Ja mogę się tak, oczywiście. Mówimy o edukacji. Pytanie, dlaczego edukacja choćby prawna, albo głównie prawna, nie wchodzi do szkół, czy nie byłby to miecz obosieczny? To jest, świadomy uczeń staje się na dzień dzisiejszy. Ja obserwuję sobie Alinę Czyżewską, która reprezentuje Watchdoga. I ostatnia tematyka szkół. Jest łamane nagminnie prawo w szkołach. Ja pani odpowiem, bo my rozmawiamy teraz o regulaminach, o prawu, łamaniu prawa związanego z wystawianiem ocen, błędnego interpretowania ocen. A ja myślę, że tutaj jest potrzebne wyjście na poziom meta, żeby spojrzeć na edukację z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie innej. W Finlandii do 14 roku życia uczniowie w ogóle nie są oceniani wartościująco. W żaden sposób. I to chodzi o to, żeby trzeba sobie zadać pytanie, czemu ma służyć dzisiaj szkoła? Nie gromadzeniu wiedzy, nie dzwonkom lekcyjnym i nie 45-minutowemu reżimowi, tylko przekazywaniu, rozumieniu, pomocy w zrozumieniu świata. To wymaga bardzo głębokiej zmiany. Ale u nas jest hierarchia zwierzchności, czyli uczeń jako jednostka podporządkowana i praktycznie bez głosu. Przepraszam, ja to po prostu tak widzę. Dlatego o tym mówię, to ja właśnie o tym mówię. To jest moim zdaniem, bo my możemy rozmawiać, co zrobić, żeby nie powtórzyła się sytuacja, ale bez edukacji, bez wiedzy powszechnej, społecznej na temat procesów politycznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych, nigdy nie będziemy mogli mieć poczucia pewności, że to się nie powtórzy. Czy ja mogę jedno zdanie? Niestety dwa mikrofony działają, ale teraz, proszę Państwa, ponieważ my mamy recepty rozmaite, ale przypytajmy sędziego. Otóż chciałam się zapytać, Pani sędzia, to nie będzie łatwe. Czy Pan zna publikację przygotowaną przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich z udziałem Fundacji Helsińskiej Równe traktowanie uczestników postępowań? Czy Pan miał w rękach, to powiem, przede wszystkim ja bym się wzięła za sędziów, ja bym się za nie moje pytanie. Słuchajcie Państwo, niedawno oglądaliśmy dramatyczne postępowania w swoim wyrazie dotyczące osób w procesie tranzycji płci. Jak sądy bezwzględnie traktują te rodziny? Jak sądy traktują te osoby, które są straszliwie straumatyzowane? Sąd ma pole, ma przestrzeń, tylko sąd nie, wysoki sąd nie umie. Tutaj siedzi pan, tu rodzina, jesteście po drugich stronach, a ja nie będę się do pana zwracał, bo taki jest dowód osobisty, chociaż pan życzy, żebym do pana zwracała się per pari. Nie, będę się zwracała. I różne rzeczy, ja bym się wzięła, oczywiście macie rację, edukacja, ale wzięłabym się za sądy. Sądy muszą być, sędziowie są niewrażliwi. Sędziowie, przepraszam, że... Słuchajcie, ale ja powiem o sądach. Proszę Państwa, jeżeli wysoki sąd rozstrzyga o tym, że dziecko uchodźcze ma się znaleźć w detencji razem z rodzicami, czyli w detencji, czyli w strzeżonym ośrodku, podczas gdy wysoki sąd wie, że jest orzecznictwo, że to dziecko i ta rodzina nie powinna tam się znaleźć, to nad czym myśli wysoki sąd? Jakie standardy, jakimi standardami się kieruje? Słuchajcie, trzeba zmienić głowy sędziów. Absolutnie. Trzeba zmienić głowy prokuratorów, którzy stosują opresyjne, absolutnie opresyjne metody. Czy Państwo wiecie, że dzisiaj mówiliśmy, kiedy jechaliśmy, że dziewczynka, kobieta, której w czasie strajku kobiet złamano rękę w 3 miejscach. Prokuratura mówi, umarzamy postępowanie, bo policja działała zgodnie z przepisami. Sąd dokładnie mówi to samo. Zastosowano adekwatne środki,
No i oczywiście zamyka się w ten sposób drogę. My znajdziemy drogę do tego, ale to są tak opresyjne sprawy interwencji policji, gdzie zmarło, my badaliśmy w biurze rzecznika, 30 przypadków zgonów młodych mężczyzn po interwencjach policji. Na ogół sprawy 30, tak, młodych mężczyzn. Na ogół sprawy umarzane. To są przerażające sytuacje. Umarzane i sądy. A jak się zakończyła sprawa Stachowiaka? Jaki wymiar kary? Co 2 lata? To proszę sobie porównać z torturami, do których doszło w komendzie w Olsztynie, gdzie nie było zgonu, a jednak zasądzono 6 lat pozbawienia wolności. Więc mówię, wszyscy musimy pracować i sędziowie, prokuratorzy muszą być pod presją obywatelską. Nie ma rady. Tak się nie zmieni. Nie wiem, czy pan sędzia się ze mną zgadza. Absolutnie. Chciałbym tutaj pewną rzecz powiedzieć, mianowicie kwestię, która w tej dyskusji jest w ogóle pominięta, która uważam, że jest najistotniejsza. To jest kwestia, bo pani powiedziała, że to państwo zostało ono pani skradzione, a ja się zastanawiam, czy to państwo było dobre, skoro się w konsekwencji tego państwa wydarzyło to, co się wydarzyło. Oczywiście my teraz powinniśmy te rzeczy, które były negatywne, pociągać do odpowiedzialności w miarę możliwości, ale nie mówimy kompletnie, mówimy o edukacji, bardzo dobrze o edukacji, ale co dalej? I mi się wydaje, że my zbudowaliśmy i chcemy dalej budować państwa takie korporacyjne, to znaczy sędziowie, lekarze, prokuratorzy, ale nie jest to społeczeństwo relacyjne, to znaczy, że brakuje nam budowania społeczeństwa obywatelskiego, to znaczy, że brakuje nam relacji, to znaczy, że my za dużo osób wykluczamy z społeczeństwa i my w ogóle o tym nie mówimy. I jeżeli będziemy mieli społeczeństwo obywatelskie, to my wtedy będziemy mogli to społeczeństwo obywatelskie już wtedy zatroszczy się o demokrację. I ja uważam, że edukacja dobrze, ale co dalej po edukacji? Przepraszam cię. Ale to jest kwestia, uważam, że zupełnie w tym momencie pominięta. Myśmy skupili się akurat na obszarze głównie wymiaru sprawiedliwości, a ja chciałam powiedzieć teraz o, nawiązując zresztą do tego, co ty, Haniu, powiedziałeś, że że przed nami jest ogromne zadanie, przed nami jest cała masa zadań, nie jedno zadanie. My nie tylko mamy patrzeć władzy na ręce. Przed nami jest również działanie mające doprowadzić do połączenia tych części, na które zostaliśmy podzieleni. Podjęcie działań mających przeciwdziałać polaryzacji społecznej. Społeczeństwo spolaryzowane jest rzeczywiście wyjątkowo łatwe do zmanipulowania. I tego nie zrobi nikt poza nami, aktywnymi obywatelami, którzy każdy na tyle, na ile będzie mógł, ale również wszyscy razem zaczniemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób na swoim podwórku próbować zacząć zasypywać rowy, które powstały. Ponieważ, wiecie, ja byłam ostatnio na takim panelu mówiącym o latach 89-90, gdzie panelista, cudzoziemiec, ale bardzo przyjazny Polsce i Polakom, analizując ostatnie 30 parę lat, powiedział, że on ma takie marzenie, ażeby kolejna zmiana opcji politycznej w Polsce u władzy nie powodowała
takiej generalnej zmiany pod tytułem Zwycięzca bierze wszystko. Oczywiście to, co się działo w ciągu ostatnich 8 lat, było wyjątkowo drastyczne i ja, broń Panie Boże, nie stawiam tutaj znaku równości między tym, co zrobiła jeszcze ciągle aktualna władza, z poprzednimi zmianami władzy. Co nie zmienia postaci rzeczy, że podziały w naszym społeczeństwie nie wzięły się i nie powstały 8 lat temu i nie zostały wygenerowane przez PiS w ciągu ostatnich 8 lat. Zjednoczona Prawica bardzo sprawnie i ja dodaję, że cynicznie wykorzystała istniejące podziały, które występują w każdym społeczeństwie, a u nas były głównie efektem, po pierwsze, jednak generalnej zmiany ustroju 89-90, gdzie nie wszyscy odnaleźli się w nowej rzeczywistości i znacząca część naszych współobywateli czuła się wykluczona bądź co najmniej niedostatecznie i nierówno z inną częścią beneficjentem zmian, które nastąpiły i kolejnej zmiany, którą spowodowało wejście do Unii, to już była na innym poziomie innego typu zmiana. Rzeczywiście Zjednoczona Prawica bardzo celnie i powiedziałabym, że z dużym czuciem zaczęła pogłębiać podziały, które już występowały, gratyfikując tych, którzy do tej pory czuli się niedostatecznie beneficjentami następujących zmian i rzeczywiście celowo zaniedbując tych, których traktowała jako beneficjentów. Natomiast my tutaj będziemy dalej razem żyć. I marzeniem tego cudzoziemca, który wybrał Polskę jako miejsce do życia 30 parę lat temu, było to, by kolejne zmiany ekipy nie powodowały takiego generalnego przejęcia. To jest nieprawdopodobnie duże wyzwanie i myślę, że zarówno sam proces edukacji, ale również działalność różnego typu organizacji, tych aktywnych spośród nas jest tutaj sprawą niezwykle, niezwykle ważną. Ja bym chciała tylko jeszcze dodać, że to ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest tak, że tej edukacji prawnej nie ma w ogóle, bo ona jest, tak? Tutaj Justicja to różnego rodzaju takie warsztaty organizuje, zresztą też i różne inne środowiska prawnicze. Ja też osobiście mam tę wiedzę, bo zdarzyło mi się ostatnio koordynować jakieś akcje edukacyjne przygotowane przez Naczelną Radę Adwokacką, gdzie też faktycznie na przykład ostatnio mieliśmy taką akcję edukacyjną Adwokaci rozjaśniają prawo, gdzie adwokaci czy też aplikanci adwokacy szli do szkół i rozmawiali z uczniami na temat hejtu, stalkingu i różnych takich konsekwencji karnych z tym związanych. Teraz zaczynamy akcję edukacyjną dotyczącą, która się nazywa Adwokaci przeciw przemocy, więc to nie jest tak, że tej edukacji nie ma. Natomiast ja nadal mam pewnego rodzaju niedosyt, bo mam takie poczucie, że ona jest, ale to jest nadal kropla w morzu potrzeb. Ja przepraszam, tak troszeczkę zmienię wątek, ale ja bym chciał podbić to, co pani doktor Machińska pod adresem sędziów, bo tutaj sędzia Trojeszcze przygotował 13 stron z konstytucji na marginesie notatek, jak się obroni przed tymi zarzutami, jednak daje mu szansę. Co z sędziami, panie sędzio? No więc oczywiście stało się tak, jak przypuszczałem, że z tym 15 października nic się nie skończyło i zaczynam
podejrzewać, kto układał te hasła, jak była ta akcja billboardowa przeciwko sędziom. Podejrzewam panią doktor Machińską. Muszę się zgodzić z panią doktor i z panem. I znowu wyjdzie na to, że mam duszę niewolnika, bo się ze wszystkimi zgadzam. Ale oczywiście pani doktor ma rację. Ale też wierzę, że w tym ostatnim czasie coś się w tym środowisku sędziowskim zaczyna zmieniać, że sędziowie zaczynają rozumieć, że poza literą prawa też jest ważny ten duch ustawy i też chyba sędziowie zaczynają rozumieć, że to oni temu prawu jakby nadają ludzką twarz, że oni są jakby twarzą tego prawa i wierzę, że te zachowania i postępowania i zmieniają się i też ta empatia sędziowska rośnie. I też absolutnie się zgadzam, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest czymś bardzo ważnym, jeśli nie najistotniejszym. Ten pomysł, który się pojawił parę lat temu tutaj, Danka zaraz zaśnie, bo ona to będzie słyszała po raz setny, a niektórzy z Państwa na sali pewnie po raz dziesiąty, ale co tam. Czyli po prostu budowanie tego nowego modelu sędziego obywatelskiego, który wychodzi z sądu i rozmawia z ludźmi, a raczej w czasie takich spotkań słucha obywateli, co oni mają do powiedzenia, czyli po prostu stworzenie tego modelu sędziego otwartego i szukającego dialogu. Też jest takim plusem tych 8 lat. No i dziadek zapomniał coś o tym. Wydawało mi się, że mam jakąś cudowną puentę, ale zgubiłem. No, całkiem nieźle zabrzmiało, także brawa dla sędziego Sulej Obrony. Natomiast tutaj się pojawiło takie dość kluczowe, myślę, słowo empatia i... Sędzia i empatia. Tak, ale ja znaczy nie chciałabym, żeby to tak wyszło, że jestem jakaś lizuska, ale ja jednak troszeczkę stanęłam w obronie, bo ja mam takie poczucie, że po pierwsze nie należy wszystkich wrzucać do jednego wora, jak to się mówi kolokwialnie, natomiast też ja obserwuję w tej rzeczywistości sądowej, że faktycznie ci sędziowie, przynajmniej ci, którzy orzekają w tych sprawach właśnie często rodzinnych czy cywilnych, że oni, ja zauważam jednak u nich właśnie coraz więcej tej empatii i coraz więcej takiego ludzkiego podejścia i tej ludzkiej twarzy, tak? Bo nieraz było tak, że jeszcze parę lat temu pamiętam, że był taki większy właśnie chyba strach obywateli i większa taka bariera budowana między sędzią a uczestnikami postępowania, a teraz mam takie poczucie, że ta bariera jest mniejsza i że ci sędziowie stają się bardziej przyjaźni. Oczywiście mówię głównie o sędzie naszym tutaj lokalnym, radomskim. Nasze spotkanie zaczyna mi się podobać, ale też Państwo rozumieją, dlaczego nigdzie się nie ruszam bez osobistego adwokata i osobistego rzecznika prasowego. Wtedy życie jest łatwiejsze. Myślę, że już temat edukacji można powiedzieć, że pokrótce skończyliśmy, chociaż ja tak jak mówię, tam to nie dotyczy. Tak. Przepraszam, mogę na chwileczkę przerwać? Pewnie. Mam to prawo jako organizator. Tak, myślę, jakby było tutaj Roberta, także nie został przedstawiony. Ja go zostawiłem sobie na deser, dlatego że na koniec, jeżeli będziemy mieli chwilę czasu, chciałbym porozmawiać o to, te konstytucja i o tej akcji, w której my jako Radomianie dla Demokracji również bierzemy udział, ale dobrze, to teraz zrobię to. Przedstawię oficjalnie. Robert Hojda, prezes. To prezes wystarczy. To jest prezes po prostu, także. Przede wszystkim pomysłodawca całej akcji Turde Konstytucja. Tak, i mój też prezes. Więc myślę, że o edukację jeszcze wrócimy na sam koniec, jeżeli Robert pozwolisz, to ja cię wykorzystam. Ja wierzę, że przyjdzie taki moment, że kiedy będziemy mówili prezes Polski, to będziemy mieli na myśli Roberta Hojdy właśnie, kogoś innego. W Radomiu ma nawet nazwę nadprezes. A poza tym mówi się, że kort w zasadzie to jest u siebie w domu, prawda? Tak.
jest druga siedziba KORPI. Dosłownie tak, jedno zdanie, czy też bardzo króciutką wypowiedź w kontekście edukacji nie prawnej już, tylko w ogóle, tak? Bo tutaj słusznie było wskazanie na tą, tak, na tą edukację w ogóle. I to będzie teraz takie moje subiektywne bardzo odczucie i takie moje przemyślenia dotyczące właśnie tego stanu edukacji w Polsce, który jest teraz. Bo tak się składa, że mam dzieci sztuk 4, w sumie praktycznie wszystkie w wieku szkolnym. I to, co mnie przeraża w tej edukacji, która jest teraz, to jest to, że jak ja patrzę w ogóle na tą podstawę programową, to takie moje subiektywne odczucie jest takie, że nie uczy się dzieci logicznie myśleć. To ja się je uczy, za przeproszeniem, że tak użyję teraz takiego kolokwializmu, uczy się je odkrywać schemat. I to mnie najbardziej przeraża. To ja wrócę, bo znowu wracamy do tego poziomu takiej codzienności edukacyjnej. A ja uważam, że fundamentalną kwestią jest wejść na poziom, trzy poziomy wyżej, taki poziom metakomunikacji, żeby się przyjrzeć edukacji. Bo to wszystko, ja mam też troje dzieci, dwoje moich dzieci zabrałem ze szkół publicznych, nie do szkół prywatnych, nie stać mnie na taką sytuację. Jednego syna do szkoły prowadzonej przez fundację, córka w tej chwili jest w szkole w chmurze, moim zdaniem strasznie nieuczciwie atakowanej, bo to jest wspaniała idea dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy nie mieszczą się w jakże odczłowieczającym szablonie pruskiej szkoły. Sędzia, to ja nie wiem, co to jest szkoła w chmurze. To jest system edukacji pozaszkolnej. W tej chwili na całym świecie toczy się potężna dyskusja na temat konwencji ONZ z 1948 roku, która obliguje wszystkie państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązku edukacyjnego. Dyskusja na poziomie ONZ-u toczy się, co to znaczy obowiązek edukacyjny, odpowiadając na pytanie, czy to jest obowiązek bycia w miejscu, budynku nazywanym szkołą, czy to jest obowiązek zapewnienia przez każde państwo członkowskie dostępu do wiedzy i edukacji każdemu obywatelowi danego państwa. I to pokazuje, że właśnie nawet ONZ na jakim poziomie prowadzi dyskusję na temat edukacji, a my się zastanawiamy, czy lekcje domowe zadawać dzieciom, my się zastanawiamy, czy oceny są uczciwie, czy nieuczciwie wystawiane, czy mają być dzwonki w szkole, czy nie. To naprawdę nie jest ten poziom, o którym ja bym chciał, żebyśmy w debacie publicznej dyskutowali. To zupełnie nie ma znaczenia. Przepraszam, że tak mówię, ale nie ma znaczenia, czy dziecko będzie chodziło 6 lat do podstawówki i 3 lata do gimnazjum. Niech chodzi 12 lat do jednego budynku. Tylko ja bym chciał, żeby nowy rząd zdobył się na to, a niestety jak obserwuję, jak bardzo politycznie próbuje się resort edukacji znowu traktować, to zaczynam mieć wątpliwości, żeby nowy rząd zadał sobie pytanie, czemu ma służyć szkoła, a potem dopiero, czy ona ma być z ocenami, z zadaniami, czy bez zadań. To jest troszeczkę, ja uważam, trzeba wykonać tą pracę. To jest fundamentalne pytanie. A dla mnie równie fundamentalne, poza stworzeniem warunków do zdobywania wiedzy, informacji i rozwoju, jest to, jakie stworzyć warunki, jakie my powinniśmy stwarzać warunki, by kształtować świadomego obywatela. Ale to troszeczkę o tym właśnie obywatela. I to nie jest tylko kwestia tym samym nauki prawa, prawda? To jest... Czyli wiedzę, przepraszam, wiedzę każdy uczeń ma w telefonie, w kieszeni, tak, mamy wszyscy. To nie ma problemu, natomiast jak zachęcać do działania, jak pokazywać, jak nagradzająca jest sama sprawczość i to, że się ma wpływ na swoje życie i na to, co się dzieje wokół mnie. Jak to się łączy, jak każda wolność z odpowiedzialnością za siebie i za otoczenie. To nie wiem, czy państwo znacie Fundację Zwolnieni z Teorii. Ja powołam się, to jest instytucja założona przez troje młodych ludzi, 20-paroletnich, dzisiaj wielka, potężna olimpiada. Oni realizują projekty społeczne co roku, jest po kilka tysięcy finalistów. Młodych ludzi, którzy wpływają na swoją lokalną rzeczywistość i społeczność. Mają impact. Jak ja spotykam tych młodych ludzi na tych wielkich finałach, w zeszłym roku było prawie 5 tysięcy finalistów. I słuchajcie, oni czują, że mogą. A to, co ja mówię, co jest złe, że oni działają wbrew systemowi edukacyjnemu. Tak, ale to właśnie cały czas uważam, że tu jest największy problem, że ten system wymusza na młodzieży oduczenie się logicznego myślenia.
bo wiadomo, że obywatel myślący jest obywatelem potencjalnie stwarzającym zagrożenie dla władzy, prawda? Ale to jest jednocześnie zbiór takich obywateli. To jest najlepszy bezpiecznik dla sensownie rozwiązanych zasad państwa prawa i demokracji, ponieważ to jest ten ostateczny bezpiecznik, prawda? Jak mi się podoba to, o czym państwo tutaj mówicie. A może przypomnijmy sobie, jak to Robert Hojda wyprowadził nas z Warszawy do Gdańska. I w Gdańsku, w ECS-ie, spotkało się bardzo wielu uczniów, 500 osób, nie wiem, ilu było nauczycieli, ale bardzo wielu, i rozmawialiśmy z nauczycielami. Nauczyciele co powiedzieli? Unosi się w dzisiejszej szkole strach, potworny strach, bo kurator, oczywiście to się zmieni, na szczęście się kurator, zmieni. Prokurator, to się mówi. Kurator, prokurator. Ale wiecie co, utkwiła mi, proszę państwa, jedna scena, po prostu do tej pory, jak sobie przypomnę, to nie mogę uwierzyć, że coś takiego w polskiej szkole może być, ale widocznie jestem już oderwana od polskiej szkoły. Otóż na pytanie, no proszę państwa, jak wprowadzacie w szkołach taką wiedzę na temat seksualności ludzi, praw reprodukcyjnych, no zapadła martwa cisza. Nie, nie, no wie pani, tego to nie wolno tykać. Mówi nożka kukiczym, broń panie Boże. I wstaje młody nauczyciel i mówi, państwo nie wiecie, jak to realizować. Ja jestem nauczycielem języka angielskiego i ja uczę dzieci o tych sprawach po angielsku. Kurator nie jest angielskiego. W związku z tym moi uczniowie uzyskują wiedzę, ja język angielski. Słuchajcie, no to jest po prostu... Pokazuje skalę patologii. To jest skala patologii. To było to po prostu zaorać i zacząć od początku. Ale to jeszcze nie było na tajnych koncertach. Muszę ja się wyrwę troszeczkę, bo uderzyliście państwo w edukacji. Jestem nauczycielem i to od wielu lat. Pierwsza rzecz, wrócę do hasła społeczeństwa obywatelskiego. Bo my załatwiamy różne sprawy na różnych miejscach. Tu sędziowie, tam edukacja, tam coś jeszcze. Od społeczeństwa obywatelskiego wychodząc, ucząc ludzi, że mają prawo ubiegać się i mają prawo walczyć o swoje rzeczy i nie dać się na przykład komuś, kto spełnia jakieś funkcje ważne na tych niskich szczeblach, nie tam wysoko, gdzieś, o których mówimy w tej chwili, ale na dole, że ten ktoś nie powie prawo prawe, ale ja uważam inaczej. A to bardzo często w szkołach mamy. I to uczniowie mają. Nasi uczniowie mają to, że bardzo wielu, niestety moich kolegów, także używa tego argumentu. Prawo prawem, ale my uważamy inaczej. Chociażby te zwolnienia pełnoletnich uczniów, czy nawet to, że w ustawie o sprawie oświatowym mamy coś takiego, jak to, że oceny pełnoletniego ucznia są znane i przekazywane rodzicom bez woli tego pełnoletniego ucznia. I to prawo w ustawie jest zapisane. Czyli łamie się konstytucję w ustawie z powodu bardzo ważnego powodu, że uczy się w budynku szkoły, w publicznej szkole, to jest dla tak zwanej młodzieżowej, bo jeżeli będzie w szkole policjalnej i będzie miał 18 lat i będzie się uczył na przykład tego samego zawodu z tymi samymi nauczycielami, to oni już mu nawet oceny ze sprawowania nie będą wystawiali, bo tam już to nie obowiązuje. Same sformułowanie ocena ze sprawowania. To jest ocena sprawowania. Ale jest, no i chociażby właśnie walka. Podobno jesteśmy tylko jednym z nielicznych krajów, który taką ocenę uczniowi, stygmatyzującą zresztą, wystawia. Czyli coś takiego, gdzie większość by się obraziła, jeśli chodzi o ocenianie stopniowe zachowania. Jeszcze w dodatku w ustawie jest, że informuje się o sposobie poprawienia dla proponowanej oceny zachowania. Czyli jak mamy poprawić ocenę zachowania na przykład w ostatnich dwóch tygodniach nauki. No ale to są paradoksy. Ale wracam do tego, że jeżeli by byłoby to społeczeństwo obywatelskie, gdzie wiemy, czego możemy oczekiwać, i mieć wolę oczekiwania, nie bali się domagać się tego. Gdyby nasi uczniowie poprzez Parlament Młodzieży chociażby, czy Rzecznika Praw Ucznia mogli nawet anonimowo wystąpić i walczyć o swoje prawa, to mielibyśmy ten porządek. Ba, po jakimś czasie nauczyciele też by zauważyli w większości, że pewne
prawa łamane są ich przez dyrektorów, przez kuratora, przez wydziały czy organy prowadzące szkoły i tak dalej. I w pewnym momencie okazało się, że te sądy także by się zaczęły zmieniać, bo by myślano wszędzie, nie byłoby jakiegoś sędziego, który powie, a ja mogę poprzeć uchwałę, tak? No, właśnie. Bo on też zadziałał prawo prawem, ale ja zrobię inaczej. Ja. Tyle z mojej strony. Czy sędzia został wywołany do odpowiedzi, bo my tego nie sędzia, ale ja mam wrażenie, że został wywołany do odpowiedzi prezes Hojda. O tak. I wydaje mi się, że w odpowiedzi na historię pana byłoby świetnie, gdyby Robert opowiedział o jednym z przystanków na Śląsku, gdzie pojawił się tur i pojawili się funkcjonariusze policji, którzy powiedzieli, że przystanek tur jest nielegalny i z czego to wynikało. To jest dobra historia, która jest odpowiedzią. Ja przepraszam, bo jak jesteśmy przy tym temacie... Przy Robercie. Przy temacie nieznajomości prawa przez policję. I jeszcze tutaj pan nauczyciel zabrał głos. Ja mam dwoje nauczycieli w rodzinie. I ponieważ no, Sena mam już 4 lata poza systemem szkolnym, ale tu mam siostrę z wykształceniem prawniczym. Byłam edukowana jako matka. Więc ja szłam z reguły przygotowana na zebrania. A później zapytałam właśnie siostrę i szwagra o znajomość prawa, jakie ich obowiązuje. Nie mają bladego pojęcia, przepraszam, zacytuję. Czytamy wtedy, jak nam się, przepraszam, pod dupą pali. Nauczyciele, nie ja. Tak. Więc to tylko pokazuje całą patologię. Ja nie chcę, przepraszam Państwa, tu muszę odwołać się do gospodyni naszego spotkania, bo myślę, że jak zaczniemy narzekać na edukację, to musimy się od razu zakupić, że tutaj domawiamy katering na śniadanie, na obiad i na następną kolację jeszcze. Pewnie nam czasu nie starczy. Robercie, obecnie, tak, historię o przystanku tur. No nie. Nie będę zastępował prezesa, ani żadnego. A czy ja mogłabym powiedzieć tylko coś pozytywnego o edukacji? Tak. Może... Ja też jestem tak. Taką pozytywną błędę. To na pewno będzie krótko. Nie. Ja chciałam tylko powiedzieć o tym, jak mądre decyzje polityczne wpływają jednak na jakość. Ponieważ ja przez 24 lata pracowałam w kolegium nauczycielskim, kolegium już nie istnieją, zostały w 2015 roku zlikwidowane. Ale dzięki temu, że ktoś mądrze podjął decyzję, to była decyzja i polityczna, i finansowa, żeby finansować tego typu instytucje i dać nam też ogromną swobodę. Ja przez 24 lata pracowałam przygotowując samodzielnie zajęcia bez jakiegoś specjalnego nadzoru i myślę, że wypuściliśmy naprawdę tysiące fajnych nauczycieli. I to się odbyło dzięki temu, że na którymś etapie ktoś pomyślał tak, warto jest inwestować w mądrą edukację. My jako nauczyciele mieliśmy 12 godzin, to był nasz tak zwany full time. Mieliśmy czas na to, żeby samodzielnie przygotowywać te zajęcia. Mieliśmy fantastyczne warunki i też zarabialiśmy lepiej niż przeciętni nauczyciele. Czyli są takie momenty, gdzie mądre decyzje polityczne są w stanie wpłynąć na coś pozytywnego, co się tworzy. I wiem, że nasi absolwenci bardzo dobrze wspominają te lata i bardzo szkoda, że nie masz tych instytucji, bo nie mamy teraz instytucji, które kształciły na przykład nauczycieli języków obcych. One przestały w 2015 roku istnieć, więc mądre decyzje polityczne, przemyślane i takie patrzące w przyszłość, bo wtedy potrzebowaliśmy bardzo nauczycieli angielskiego, to no i innych języków też. Pierwsze kolegia powstały w 90 roku i to była naprawdę ogromna dodana wartość. I ja już to sobie wracam. Już nie ma tego typu instytucji, pozostało zlikwidowane. Ale istniały dzięki mądrym, myślę, za czym się takie decyzją polityczne. Także, żeby było coś pozytywnego. Było to optymistyczne, że zostały zlikwidowane. Nie, że istniały przez tyle lat. Nie, bo ja lubię bardzo czarne poczucie humoru. Istniały przez tyle lat i myślę, że robiły naprawdę dużo dobrego na wielu etapach, tak jakby i dotyczyło wielu grup społecznych, więc... Mnie zjada ciekawość o tej historii z policją. Robert i policja to nie jakoś... To ja może skończę Państwu, bo to wejdziemy w ten drugi etap. O, myślę, że część chce bardzo dobrze posłuchać, więc może Pani mecenas... Znaczy ja myślę, że tutaj bardzo chętnie posłuchają ten Pana Prezesa. Pana Prezesa. Ja tylko powiem bardzo krótko, żeby Was nie zanudzić. Sytuacja nie na Śląsku, nie z funkcjonariuszami, tylko z policjami. Zwolnienie na placu czerwonym. Nie rozdawali. Dam tylko ten przykład i siadam z powrotem. Opowiem i to było na Podlasiu, gdzie zgłosiliśmy wydarzenie, bo nie było chętnych w małej miejscowości.
gdzie zgłosiliśmy to wydarzenie, legalnie oczywiście zarejestrowane i tak dalej. Przyjechaliśmy, wiedzieliśmy, że spotkamy się może z nikim, po prostu będziemy sami na tym, w tym parku. Ale nam zależy na tym, żeby nas było widać, żeby ludzie, którzy tam mieszkają też, gdzie jedziemy, żeby dostrzegali, że coś się dzieje, żeby się zainteresowali, a co się dzieje. Więc to jest wyjście, uważam, czasami bardzo odważne, bo nie będzie kwiatów, nie będzie ciasta, nikt was nie przywita, po prostu idziemy w teren. I przyszła jedna osoba słownie. Zaczynamy zgromadzenie, mamy zgromadzenie. Jestem ja, jest Kinga, jest Danka, jest... No tak. I schował się pod ławką, jak przyszła policja. W każdym razie jest sytuacja, ale wracając do sytuacji tej, o której mówimy. Wyobraźcie sobie, że jest taka sytuacja, że przychodzi policja, dwóch takich drapów i mówią tak, my żeśmy tutaj przyszli, ponieważ to zgromadzenie jest nielegalne. Ja mówię, fajnie, uśmiecham się szeroko, zaczynam nawet się śmiać, mówię, fajnie, w takiej małej miejscowości przyszli policjanci z takim poczuciem humoru. Mówię, kurczę, nareszcie, fajnie, coś się zmienia. Ale się okazuje, że oni nie, że to nie był żart. Oni przyszli nam zamknąć to zgromadzenie, powiedzieli, że jest nielegalne. I ponieważ Kinga, która jest wiceprezeską fundacji, jest adwokatką, ma pojęcie o prawie, no ja też nie jestem... I znam się na przynajmniej, jeżeli chodzi o kwestie przygotowywania zgromadzeń. I oni poważnie, że to jest nielegalne. No więc my, dlaczego jest nielegalne? Na jakiej podstawie sądzicie, że ono jest nielegalne? No, pan wójt powiedział, że jest nielegalne. I mówią, do serii mówicie? Tak, oni tu zostali przysłani przez wójta, że to jest nielegalne i że po prostu trzeba zamknąć to zgromadzenie. No więc oczywiście pani mecenas Kinga Dagmara Siadlak powiedziała tutaj proszę bardzo prawo o zgromadzeniu i tak dalej, na co oni tak stoją, te dwa kołki, żeby nie mówić. Mówią wprost i to jest cenne akurat, bo mówią wprost, my przepraszamy, ale my nie znamy się na prawie o zgromadzeniach, to my pojedziemy do wójta, my się zapytamy i najwyżej wrócimy. Zbaraniliśmy zupełnie. Ja patrzę na to i mówię, to się nie dzieje naprawdę, ale się dzieje. Słuchajcie, ale jest ciąg dalszy. Nie przyjechali, w związku z tym chyba przeczytali, że to jednak jest legalne. I jak się okazuje, oczywiście cała miejscowość propisowska, bardzo trudny teren, bardzo ciężko tam. No ale adrem, ta jedna osoba była, potem przyszła druga osoba z ciekawości. No widzieli, włączyliśmy muzykę, tam grało mocno, głośno, żeby ludzie słyszeli. W takim miejscu wybraliśmy w mapach Google, gdzie tu możemy się ustawić, żeby było takie fajne miejsce. No i oczywiście, no, potem się okazało, kończyliśmy wydarzenie, już żeby tak skończyć, bardzo fajnie zresztą. Ławeczki sobie jakoś tak poprzesuwaliśmy, rodzinnie się zrobiło, choć nie znaliśmy tam nikogo. I potem się okazało, że jest tam grupa obywatelska, która działa w tej miejscowości. Jedna zadzwoniła do drugiej osoby i tak dalej. W końcu skończyliśmy, no mówię, no może było nas 15 osób, 20 może było nawet, ale to już może 20, nie, 15. Tak, no z nami to nie będzie 20 rzeczywiście. Bo tam się przysłuchiwali, niektórzy tam dalej siedzieli, ale byli z nami. To tak działa. Ja czekam, aż Igor wyjdzie spod stołu, bo powiedzmy, że jeszcze się. No dopiero wtedy wychodzi, jak się mówi, że kawa jest na stole. Ale że mówię, nie było kawy ani ciasek. I słuchajcie, ale co jest najważniejsze, bo mówimy o edukacji obywatelskiej. Co się okazało? Okazało się, że ta grupa obywatelska, która tam działała, i rozmawialiśmy z nimi i naprawdę nie chcieli je bić, wydawałoby się ludzie, naprawdę jakiś poziom inteligencji, zrozumienia. I okazuje się, że oni, dochodzimy do tego momentu, że oni nie organizują wydarzeń, bo im wójt nie pozwala. Rozumiecie? Nie znają prawa obywatelskiego, że
tu włodarz miasta, miejscowości nie ma nic do powiedzenia. Nic nie ma do powiedzenia. Macie prawo zorganizować sobie wydarzenie publiczne, gdzie chcecie. Macie tylko dochować odpowiednich warunków, jeżeli chodzi o rodzaj zgromadzenia, gdzie, kiedy, w jaki sposób zgromadzenia i sposobu zgłoszenia tego zgromadzenia. Nikt się nie musi na to godzić. Uwierzcie, że byli zadziwieni. To my naprawdę możemy to zrobić. Niestety w tym roku nie zdążyliśmy do nich przyjechać raz jeszcze i zrobić takiej lekcji obywatelskiej dotyczących praw obywatelskich. Dla policjantów. Dla również by się przydało. I, ale to ten przykład pokazuje, czym jest między innymi Tour de Konstytucja. Bo to nie jest jeżdżenie po Polsce z konstytucją jedynie w ręku i pokazem, zobaczcie, tu mamy taki dokument, on jest śmiertelnie ważny i te zapisy, artykuł. To jest jedna część tego wydarzenia. Bardzo istotna. Ale pod tym wszystkim, ja zawsze to powtarzam, ktoś, kto nie był na przystanku Tour de Konstytucja, nigdy nie będzie wiedział, czym to wydarzenie jest. Bo oprócz tego, za tym wydarzeniem stoi to, że ludzie ze sobą rozmawiają, poznają się, nawiązują ze sobą kontakty. Małe miejscowości często nie wiedzą o tym, że obok na wsi jest ktoś, kto lubi i kocha demokrację, a znalazł się tu, zaczynają ze sobą rozmawiać. My wyjeżdżając, to nie jest tak, że wyjechali, opadł kurz, nic nie zostało. Nie. Zostają obywatele, którzy zaczynają się sieciować i ze sobą rozmawiać i chętnie wracać do tego wydarzenia. To jest praca, która jest niedoceniana często, bo tutaj nie ma fajerwerków. Tutaj nikt ci orderu nie przypnie. Tutaj, oczywiście niejednokrotnie, bo Robert, świetną robotę robisz i to takich znamienitych osób. Przepraszam, nie będę wulgaryzmów używał, ale czasami jest tak, a gdzie wy byliście do tej pory, jeżeli mówię o politykach? Dlaczego wy się nie interesujecie obywatelami? Tylko wtedy, i to uwaga, głos jest od obywateli, my nie musimy patrzeć w kalendarz, kiedy są wybory. Nadchodzą. Są. Przyszli. Bo teraz zobaczyli, że nasz głos się liczy. Wiecie, i jeszcze wam jedną rzecz powiem, właśnie się zacząłem rozkręcać. Bo to jest dla mnie emocjonalnie istotne. Bo to jest dla mnie właśnie ta edukacja, o której mówimy, obywatelska. I najgorsze jest to, jeszcze jedna, czy najgorsze, jedno z najgorszych jest to, kiedy ja rozmawiam z obywatelem po takim jednym czy drugim spotkaniu gdzieś na krańcu Polski, w małej miejscowości, i my mówimy tak, z żalem, to nie jedna osoba mówiła, z takim żalem, mówi, wiesz co, jest tak, że ci z PiS-u, to oni przyjeżdżają, oni zawsze są. To, że kłamie jeden z drugim, to, że wykorzystują tych ludzi, bo my to widzimy, to jest jedno, ale oni są, oni przyjeżdżają. Ci obywatele czują się zaopiekowani, a my jesteśmy jak te sieroty porzucone. I mówią to z takim żalem. Więc ta edukacja obywatelska, którą prowadzimy, to nie jest edukacja tylko, że my jesteśmy jako obywatele osłami i nie rozumiemy czegoś i nie umiemy czegoś. To jest edukacja, którą my jako obywatele powinniśmy kierować właśnie do przedstawicieli władzy. Właśnie mam tu na myśli polityków. Mamy ściągać ich na ziemię, tym bardziej teraz. Nie wolno nam odpuścić tego, żeby, no, nasza władza przyszła, będzie dobrze. Nie, nie, władza psuje. Kwestia czasu. Dlatego jeżeli my nie będziemy kontrolować tego, co się dzieje, nie będziemy aktywnie zabierać głosu, nie będziemy odważni, żeby pójść do burmistrza, prezydenta, wójta, do przedstawiciela władzy i powiedzieć, tuknąć nogą, hola, hola, nam się to nie podoba, my się na to nie zgadzamy. I choćby nawet skutek miałby być słaby, bo jesteśmy za słabi w danym otoczeniu, to my musimy zaakcentować naszą niezgodę na pewne rzeczy. Nie zostawiajmy tej władzy takiego wachlarza w działaniu. Dobra, nic się tak nie zmieni. Nie wolno nam tego robić, bo Polska jest naszym krajem. To jest nasze miejsce na ziemi. Nie możemy tego oddawać ludziom po prostu tak, którzy zabierają nam coś, co się nam należy, obywatelom. A z jakiej racji? Dlaczego? Dlaczego mamy to im oddać? Czy my jesteśmy gorsi? I teraz
powiem wam, to jest właśnie to, czym chciałbym zarażać, jeżeli jeździmy po Polsce. Na zakończenie, żeby już nie przedłużać, powiem wam jedną sytuację. Z Piotrem byliśmy w Bokunince. Nad takim jeziorkiem, Janusia Jezioro Białe. I słuchajcie, skwar nieprawdopodobny, ale my stajemy z tym swoim busem. Nie było trochę ciasno na początku, nie wiedzieliśmy, gdzie to postawić tego busa, bo tutaj ludzie chodzą, tutaj wiecie. Tam jest akurat taki pasaż, gdzie przychodzą panowie z piwami, z brzuchami również. I panie prawie topless i sobie tak przechodzą na plażę, z plaży i tak chodzą przy nas. I nam nie zależy na tym, żeby tutaj nagle zrobić wielkie spotkanie. Ludzie muszą widzieć, że demokracja żyje, że my jesteśmy. Jedna pani, i do tego właśnie chciałem zmierzać, tu się dzieje się, tutaj przygotowujemy wszystko, przychodzi pani w takiej skromnej sylwetce też i słusznym wieku, stoi, przygląda się. Ja tak, a że staram się zawsze obserwować wokół, bo to jest dla mnie bardzo cenne, jak obserwuję ludzi z daleka, gdzie są pochowani, obserwuję ich reakcje i to mnie trzyma właśnie przy tym, żeby to robić, bo nawet niektórzy się za krzakami ukrywają i udają, że ich nie ma. W mojej świadomości ja wiem, że są i że słuchają. I to jest najważniejsze. I ta pani tak stoi, tak jak słup soli bym powiedział, i tak patrzy. Ja podchodzę i pytam się, dzień dobry pani, czy mogę coś pomóc? Co mógłbym dla pani zrobić? Pewnie się z pani zainteresowano, co przychodzi i tak dalej. I w tym momencie ta pani zaczyna płakać. Bo to jest mała wieś, pamiętajcie. Zaczyna płakać i powiedziała tak. Jak ja wam bardzo dziękuję, że wy żeście o nas nie zapomnieli. A to jest miejscowość, gdzie nas praktycznie takich odpowiedzialnych, oddanych Polsce jest bardzo mało. Może ja nie chcę umniejszać osobom, które głosują za PiS-em, bo tutaj jest rola mediów, tu jest rola sądów, zrobić to, żeby uwiarygodnić, pokazać, że demokracja jest dla wszystkich równa. Ale to trzeba odkręcić, to jest dużo pracy. Ale ja mówię o tej pani. I wiecie, i takich sytuacji było wiele, mógłbym wam wysypywać jak z worka. I kiedy to może być ten skwar, to może być te kilometry przejechane, to może być z pani w niewygodzie, czasami różnie. Ale kiedy spotykasz się z taką osobą, w takiej sytuacji, na końcu Polski i mówić coś takiego, to ja przyjadę następne 40 tysięcy albo 100 tysięcy kilometrów, żeby dać taką możliwość innym osobom odczucia, poczucia przynależności, wartości, że się ktoś starał, że warto było. A co powiecie, jeżeli w tej samej miejscowości przychodzi strażniczka graniczna, bo granica jest tuż Białorusi i Ukrainy, i przychodzi strażniczka i rozmawiamy i ona mówi tak, my się nie zgadzamy z tym, co się dzieje na granicy. Ale co ja mam? I widać w oczach rozbieganych i prawie że płaczących, mówi, ale co ja mam zrobić, jak ja mam do emerytury 2 lata? Co ja mam zrobić? I teraz widzicie, i ona jakby w naszych oczach szuka takiego jakby przytulenia i powiedzenia, no, jest, to coś się zmieni może, no, niech pani trwa, niech pani wytrzyma i tak dalej. I jej to było bardzo też potrzebne, to nasze spotkanie z nami. I jak my jedziemy, my nigdy nie wiemy, kogo spotkamy i komu jesteśmy potrzebni. I kończę już, tylko powiem wam, że były też takie sytuacje, że przychodzili prezydenci niektórych miast wyperfumowani, w krawatesach i wchodzą na salony i myślą, że zawojują. No więc wtedy we mnie się od razu uruchamia. A wizora się nie uruchamia. O tak. Mr. Jackle, tak jest. Dokładnie. Mr. High dokładnie. I ja wtedy oczywiście reaguję w takich sytuacjach. Nie. Nasze spotkania to jest miejsce dla obywateli, przygotowane przez obywateli. Wy możecie
tam sobie karnie stanąć z boczku, posłuchać, co my mamy do powiedzenia, ewentualnie z nami porozmawiać później. Tu nie będziecie świecić swoim blaskiem. To jest nasze miejsce. Część pokornie potrafi usiąść, nie będę używał nazwisk, nawet w ogóle nie widać, że ja się dowiadywałem o wielu, że oni w ogóle byli. Ale część, jak się dowiedziała, że jednak nie dostaną mikrofonu, że nie zajaśnieją blaskiem przed swoimi owieczkami, słuchajcie, nie dotrwali nawet do połowy wydarzenia. A gdzie? Nie zaczęliśmy dobrze. Już ich ze swoją świtą nie było. O czym to świadczy? Nie są zainteresowani tym, co obywatele mają do powiedzenia. Zainteresowani są tym, żeby pokazać się i szybko się zawinąć. Tyle, dziękuję. Przepraszam, a czy ja mogę Panie sędziego, kolejną jedną historię i piękną opowieść, tak, bardzo dziękuję. Natomiast ja bym chciała tylko tak w nawiązaniu do tego powiedzieć, bo tutaj padły takie słowa, że nie ma za to morderstw. Natomiast ja myślę, że w pewnym stopniu ta frekwencja, która była w tegorocznych wyborach, ona była też pewnego rodzaju morderem i pewnego rodzaju efektem tych działań Trybunału Konstytucyjnego. Ja a propos, jeżeli bym mogła w sprawie tych wyparfumowanych z reguły pan. I co robią w tym momencie obywatele? Bo ja na to zwróciłam uwagę. Bo ja też obserwowałam. A w tym momencie obywatele podchodzą pstryk, pstryk, pstryk i robią z polityków celebrytów. Nie traktujemy my obywatele, przepraszam za kwantyfikator my, nie traktujemy ich jako naszych pracowników, tylko znowu tu ta hierarchia zwierzchności. Fajnie będzie mieć z celebrytą zdjęcie. Czyli tu znowu wracamy do edukacji, że my nie patrzymy przez pryzmat ja obywatel, jestem pracodawcą. Moje spostrzeżenie jest takie, że jednak najpopularniejszy w liczbie fotografujących się osób jest ten. Radziłbym ostrożnie z tymi epitetami o celebrytach, nawet nikt tutaj o wszystkim tutaj nie powiedział. Ale ja chyba nie używam żadnych termów. Tę opowieść o wójcie, to przypomina mi się zawsze i cytuję Timothy Snydera o tyranii. Pamiętacie Państwo, 20 lekcji, nie bądź z góry posłuszny. Władza autorytarna w większości jest dana dobrowolnie. W czasach takich jak dzisiejsze ludzie zastanawiają się, czego zażąda w przyszłości bardziej represyjny rząd. I są gotowi spełniać te żądania, zanim jeszcze je usłyszą. Uginając się w ten sposób, obywatele wskazują władzy, jak daleko może się posunąć. To jest właśnie tak. Ale jeszcze chciałabym Państwu powiedzieć, że gdybym miała znaleźć się przed Wysokim Sądem w sprawie karnej, to marzyłabym, żeby znaleźć się przed Wysokim Sądem sędzią Tuleja. Sędzia Tuleja, nie wiem, czy będzie chciał sądzić jakąś moją sprawę, ale tak sam pomyślałam, że jest taka ta publikacja, równe traktowanie, zawsze sędzia Tuleja, wszyscy to już widzieliśmy, bardzo równo traktuje. Ale jest rozdział, osoba starsza jako interesant w sądzie i w prokuraturze. Chciałabym zadedykować tę publikację sędziemu. Chciałabym wręczyć, żeby upowszechnił tę publikację. O dzieciach niepełnosprawnych, o wszystkim. Panie sędzio, bardzo proszę wśród przyjaciół. Potrzebujemy wykształconych sędziów. Tak jest. Ja jeszcze mogę jeszcze w tej sprawie. Znaczy, później dalej do policji. Chciałbym podziękować przede wszystkim też za ten wyrok ostatnio, za zadanie organizacji pozarządowej zajmującej się tam na granicy. Osobiście. Tutaj też jest kwestia właściwie pytania do pana. Powiedzmy sobie szczerze, że w tym momencie sądy też wykluczają osoby mniej zaradne życiowo, niesprawne. I czy my musimy zmieniać w tym aspekcie prawo? Czy nie musimy? Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, wydaje mi się, że nie ma potrzeby... Zwłaszcza w postępowaniach cywilnych.
że nie wiem, jakie są w postępowaniach cywilnych, ale w pierwszej kolejności zawsze chyba warto się zastanowić, czy jednak ten sędzia, który jest tym gospodarzem na sali sądowej, nie powinien czegoś zmienić w swoim zachowaniu i w swoim postępowaniu, bo też to, o czym mówiliśmy, że nawet jeśli to prawo jest złe i ta litera prawa brzmi okrutnie, no to wiele zależy od sędziego, który temu prawu może nadać po prostu właśnie ludzką twarz. I to też to, o czym wszyscy mówili, że jednak... Słabszą stronę postępowania w prawie pracy jest to w jakiś sposób rozwiązane. Natomiast w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnych to nie jest, wydaje mi się, dopowiedziane. Na pewno, jeśli jest taka sytuacja, no to też pamiętajmy, i tutaj pan dziekan pewnie też by podpowiedział, że jednak jest ta instytucja pełnomocników obrońców, pani mecenas, obrońców z urzędu. Sądy powinny oczywiście nad tym czuwać, jeśli widzą, że ktoś sobie nie radzi, no to zawsze powinni tę pomoc prawną zapewnić, wyznaczają z urzędu prawnika. No. Chciałam powiedzieć, że myślę, że pan dziekan chciałby dwa słowa, więc zapraszamy. Dobry wieczór. Proszę państwa, ja zawsze na takie spotkania większe, zawsze przychodzę z tą książką. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani doktor, to mogę powiedzieć tak, że ja nie dałbym panu sędziemu niczego. Książki w szczególności, żeby nie zarzucono mi, że otrzymał pan ode mnie jakąś korzyść majątkową. To jest po pierwsze. Po drugie, nie chciałbym, żeby pan sądził moją sprawę, dlatego że ja chciałbym, żeby moją sprawę sądził sędzia, anonimowo. Sędziowie mają być równi. Muszę powiedzieć, że no mam trochę doświadczeń zawodowych przed sądami i dla mnie sąd to jest sąd. To nie ma żadnego znaczenia, jak ten sędzia się nazywa. I bardzo mnie bolało i boli w dalszym ciągu funkcjonowanie wśród sędziów pojęcia awansu. Sędzia nie może awansować. Jeżeli mówimy o podstawowych sprawach, wymiar sprawiedliwości i edukacja, to powiadam tak, że ze względów bezpieczeństwa, podkreślam, bezpieczeństwa społecznego, najpierw trzeba radykalnie wzmocnić wymiar sprawiedliwości. Radykalnie, nie kosmetycznie. Sędziowie mają mieć bardzo mocną pozycję. Ja mam pewien projekt, którego nie publikowałem, ponieważ jak rządzili ci, którzy rządzili, to bałem się, że potraktują to jako swoistą podkładkę do ataku na wymiar sprawiedliwości. To jest tak kwestia. I ostatnia rzecz to jest tak. Czytałem ostatnio wiersz Wolność autorstwa Marka Grechuty i pozwolą państwo, że fragment tego wiersza zadedykuję jednej z osób, wiem, że tych osób zasłużonych dla Polski, że powiem tak mocno, tak, dla Polski. Na tej sali jest wiele, ale dokonałem po prostu wyboru. I fragment tego wiersza pozwolę sobie przeczytać, dedykując go tej osobie. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las nadzieja. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność brzmi jak radosny ludź śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem
nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść, bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Ten fragment wiersza dedykuję panu sędziemu Tulej. Pani sędzio, dziękuję. Myślę, że tą piękną puentą zakończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy Państwu za przybycie, za Państwa zaangażowanie. Bardzo dziękujemy serdecznie wszystkim przybyłym gościom. Dziękujemy organizatorom. Ja głos oddam panu Waldemarowi na razie. Myślę, że takie spotkania w przyszłości odbędą się również dotyczące sfery edukacji. Ja przypominam, że jako jedyna organizacja, nasze stowarzyszenie, jako jedyna organizacja bierze udział w konsultacjach takiego dokumentu współpracy gminy miasta Radomia z organizacjami pozarządowymi i my tylko zgłaszamy cały czas jeden postulat, żeby w priorytetach miasta Radomia znalazła się edukacja obywatelska, społeczna i ekologiczna. Za każdym razem nam to odrzucają. Ponieważ są wybory samorządowe, więc ponowiliśmy tę pracę. Zobaczymy, co się z tym stanie. Jeżeli Państwo będziecie mieli taką ochotę, oczywiście zapraszamy na nasze kolejne spotkania. Ja serdecznie jeszcze raz dziękuję Pani Kantorne za współpracę. Myślę, że będziemy dalej współpracować, bo bardzo mi się podoba ta współpraca. Bardzo brawo dla Pani Kantorne. Panią serdecznie dziękuję. Przypominam, że takie drobne rzeczy. Jest dwie osoby tutaj na sali, które mnie uczyły postępowania z policją. To jest mecenas Szanta i Danuta Przywara, która zresztą bardzo ładną taki dokument wasza fundacja wydała. Ja go cenię i zawsze może przy sobie, chociaż znam na pamięć. A wracając do tego. Pierwszą rzeczą, jak wyszedłem na ulicę, to nauczyłem się czego? Ustawę o zgromadzeniu. Policja już miała obcykaną w zasadzie. Zostało mi kilka innych rzeczy, ale ponieważ jestem człowiekiem dociekliwym, więc jak czegoś nie wiem, to się uczę. Same. A my teraz musimy teraz pomagać młodszym. Dziękuję serdecznie.